odległych ziem przez odmęty wód wiódł żeglarzy pełen marzeń szlak. Płynęli do nieznanych ziem, wolności wciąż śnili sen przez ocean łez na światach bez. Mocą dzielnych serc szli w obcą dal, niosąc wiarę w pełne szczęścia dni. Magia nowych miejsc stuiła żal, dom rodzinny lśnił za morzem mgły. Szumiała im nadziei pieśń, zdobywców roznosząc wieść. Były sobie Ameryki. Niósł nowy ład. Przed setkami lat, gdy Ameryk lud nowych braci witał u swych wrót, nie przypuszczał nigdy, że to chwila ta wielkim nacjom prapoczątek da. I idą tu z najdalszych dróg, niestraszny jest wyzwania trud, wiedzie ich przez świat nadziei szlak. Tu budować chcą ten dom ze snu. Gorączka złota. Panie Sater! Panie Sater! Co się dzieje? Jamesie Marshall! O co chodzi? Złoto! Znalazłem je koło młyna! To chyba faktycznie złoto, ale trzeba to sprawdzić. Umieściłem taką samą ilość srebra na drugiej szalce. Teraz włożę obydwie szalki z metalami do miski z wodą. Jeśli to złoto, a jest cięższe, jego szalka opadnie szybciej zgodnie z prawem Archimedesa. Serio? Archimedes? Nie znam takiego farmera. Był greckim matematykiem. Nie znam gościa. Złoto! Nikomu nie mów, James. Odkryto złoto w Kalifornii, kupujcie trybunę nowojorską! Nie gazety! Proszę nie, chodź tutaj, gazeta! Dziennikarska, nie wierzę! Jednej rzeczy jestem pewien, oni wszyscy poszaleli! Amerykę ogarnęła gorączka złota. Najpierw w San Francisco, które było pod wówczas sennym portem nad Oceanem Spokojnym. Znaleziono złoto! Samorodki wielkie jak strusie jaja! Wielkie! Znaleziono złoto! Samorodki wielkie jak strusie jaja! Ej, to jest! Zapłaciliśmy za kurs! Bracia, nasz pan powita was z otwartymi ramionami, jeśli porzucicie dobra doczesne i będziecie pracować w pocie czoła. W młynie Satera znaleziono złoto! Sklep. Jedno sito metalowe. 25 centów. Dla mnie też. 25 centów. Biorę wszystkie metalowe sita. O-o. Już. Tak, biorę wszystkie. Jedno sito wezmę. $10. A 10 to zdzierstwa. Ile będzie za to sito? 20. O, przed chwilą kosztowały tylko 10. Bo to jest towar deficytowy. O tak, w ciągu paru dni San Francisco zmieniło się w miasto duchów. Zostało w nim tylko 12 osób. Panie, ludzi wymiotło z miasta. Wszyscy pojechali szukać fortuny. Ja pewnie też pojadę. Kłopot w tym, że sklep zostawię. Pora na dobry interes. Naprawdę dobry. Kupię sklep za $50, dobra?
$50 to bardzo niewiele. Nie masz pan klientów, no to ileż on jest wart? Tak, cóż, ma pan nieco racji. Proszę. Ale pewnie żadnego sita to pan nie masz, co? No, nie mam. Proszę bardzo, kosztuje $50. Co? $50? Będę spłukany! No trudno, ale to ostatnie sito. Złoto. Gorączka złota dotarła na wschodnie wybrzeże. Wszyscy chcieli zdobyć fortuny na polach złota. Bogaci, biedni, urzędnicy, wszyscy szli na zachód, zostawiając pracę i rodziny w pogoni za złotym snem. Mężu, ty naprawdę musisz jechać tak daleko? Dobrze nam się tutaj żyje, Manhattan jest piękny. Jadę, bo nie będzie drugiej okazji, żeby się wzbogacić. Zbuduję dla ciebie wymarzony dom. Mając złoto, spełnimy wszystkie marzenia. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Bywajcie! Do zobaczenia! Pamiętaj, żeby rozpakować te buty, Jack. Daj je na wystawę. Nie, przykro mi, panie. Wyruszam dzisiaj do Kalifornii, by szukać złota. Jesteś najlepszym subiektem, nie mogę cię puścić. Ale rozumiem cię, bo wiesz, czasem sam chciałbym jechać do Kalifornii szukać złota, ale zresztą raz się żyje. Pojadę z tobą, Jack. Moja żona poprowadzi sklep, gdy mnie nie będzie. Cztery asy. Ja wygrałem. A wy nie słyszeliście? W Kalifornii znaleźli złoto. Złoto, jedźcie! Będę bogaty. To znowu ja! Też chcę wziąć udział w tej złotej gorączce, bo ze mną będzie inaczej. Na moim statku gwarantuję miłą podróż. Przypłyniemy do Kalifornii za 3 miesiące. Chyba 3 razy po 3. Ile pan chcesz? Tylko $600, nie wliczając jedzenia naturalnie. Wezmę was do Panamy moim kliperem za jedyne $500. Tam przejedziemy kawałeczek i za chwilę już jest Pacyfik. Potem płyniemy drugim kliperem za $500 i jesteśmy w Kalifornii. A u mnie jest tak. W prawdziwym wozie przejedziecie szlakiem pierwszych pionierów za dobrą cenę. $600 gotówką. To co robimy? Bierzemy ten wóz? Panie Williams, ja też jadę do Kalifornii szukać złota. Gdy się wzbogacę, kupię piękny dom i zwierzęta. A jeśli pan się zgodzi, poślubię pańską córkę Sarę. Po co tam wyjeżdżać? Nie, do tego nie trzeba ci złota. Dziękuję, ale chcę spróbować szczęścia. Jestem młody i pragnę przygód. A więc weź dobrego konia na podróż i powodzenia. Obyś się, chłopcze, dorobił. Johnowi osioł zeżarł samorodki. Dzień dobry panu. Nazywam się Peter. Właśnie przyjechałem, jestem z Oregonu. Witaj, mam na imię Fred i przyjechałem z Manhattanu. Wygląda, że moja działka jest tuż obok pańskiej działki. Chodź, ogrodzimy ją płotem. Ja swoją ogrodziłem. Potem pokażę ci, jak płucze się piasek. To przeokrutnie żmudna robota, ale uwierz mi, warto, gdy znajdziesz złoto. Tu jest dobra żyła. Znalazłem złota za $50. Za 2-3 dobre miesiące wyjadę stąd i wrócę do domu. Ty pewnie też masz plany. Nie jestem jeszcze żonaty, ale zaręczyłem się z panną o imieniu Sara. O, rozumiem. Witam panów, jestem nowym sąsiadem. Mają panowie może ochotę na małą partyjkę pokera? Co powiecie, he? Nie, ja nie zagram, bo mogę wszystko stracić. A ja trochę się rozejrzę po okolicy i może mi się poszczęści. Thank you.
Pete! Mam nowinę! Ktoś mi pokazał świetny wynalazek. Szuka się szybciej. I już wszystko gotowe, więc do roboty. Obyśmy znaleźli bryłki wielkie jak moja pięść. Znaleźliśmy dużo więcej złota, ale się napracowaliśmy. Posłuchaj, jedźmy do miasta na gorącą kąpiel i takie grube, pyszne stechie. Co ty na to? Ja na to, jedźmy! Nie roztrwońcie złota! San Francisco ogromnie się rozrosło. Ludziska ciągle tu przyjeżdżają, więc nic dziwnego, pobudowali sobie nowe domy, a? Popatrz, hotel, saluny, restauracja, szulernia, nowe sklepy, więzienie i druga restauracja. Ten sklep już tutaj stał, ale się rozbudował. Witam panów w raju poszukiwacza. Wejdźcie, mam najlepszy wybór napitków w San Francisco i najlepszą whisky na zachodzie. Najwyborniejsze steki w całej Kalifornii. Dwufuntowe, jedyne $6, taniej nie znajdziecie. Ej, co pan robisz? Nic, nasycam zapachem chleb i wącham pańskie wyborne steki. To wszystko. Nie masz pan prawa wąchać moich steków za darmo. Musisz pan za to zapłacić. Proszę, wąchałem pańskie steki, a pan usłyszał brzęk pieniądza. Już jesteśmy kwita. Ach, ma rację, jaki... jest kwita i zostaw go pan. Ej, ten staruszek jest całkiem mądry, no nie? Tam możemy się wykąpać. Dla mnie może być. Ej, zobacz! Steki. Życzą panowie steki funtowe czy porządne 3-funtowe? Chcemy takie porządne. I whisky? Nie, wodę. Woda jest do prania, byle nie za często. No, to się nazywa szykowna babka. Musicie pamiętać, że to 1849 w całutkiej populacji San Francisco było jedynie 15 kobiet. Dosyć, już żeś się na nią napatrzył. Będę patrzył ile chcę i kiedy chcę. Słuchaj ty, knypku jeden. A co ty już ja ci dam patrzeć na portret. Ta śliczniotka spowoduje problemy. Mam 4 asy. Oszustwo! Widzieliście? To była samoobrona. O tak. Kiedy słyszę strzał z pistoletu, od razu wiem, że się przydam. Ma być pogrzeb za $30 czy $60? O nie. Ten za 30 wystarczy. Wynieście go, sam nie dam rady. To nie ten truposz. Tego tu trzeba wynieść. Jak się miewacie? Żyjecie we wspaniałych czasach. Miasta wyrastają wszędzie. Mnóstwo nowych budowli. 25 milionów Amerykanów. 25 milionów? Chyba pan trochę przesadził. 25 milionów. Salon. Nie ma na rodzinę, jak to jest. Nie ma na
To Daniel z hrabstwa Calavera, stawki 3 do 1. Stawiajcie na Betsy, 5 do 1. Jeśli Betsy wygra, ty wygrasz. Jeśli Daniel wygra, to przegrasz. Postawisz? Postawię. Dobra, daję się. Czego już można chcieć? Miasto jest młode i potrzebuje czasu, by się ustatkować. Na pewno się ze mną zgodzicie. Poczta. Hej, panowie! Może wstąpicie? Jeśli są dla was listy, policzę dolara. List od mojej żony. Wszyscy są w domu zdrowi, ale liczą już dni do mojego powrotu. A u ciebie? Dostałem list od mojej Sary. Wiesz, strasznie się za mną stęskniła. Zupełnie tak samo jak ja za nią. Bardzo chciałbym już wrócić. O nie! To był nasz ostatni dobry szpadel. Jak się miewacie? Potrzeba wam czegoś? Mam tutaj sita, garnce, grabie, szpadel, wszystko co chcecie. Właśnie złamałem szpadel, ale gdzie pan to wszystko chowa? Gdzie pan to ma? Towar znaczy się. I proszę bardzo, jest szpadel. Lepszego nie znajdziesz. Ile sobie życzysz? Jeden, dwa, trzy? Hej! Rodzina już ogromnie za mną tęskni. Muszę do nich wracać. Zresztą żyła prawie wyczerpana, mało w niej złota. A jak pomyślę, że Sara tam czeka i myśli o mnie, mam dość złota, żeby kupić dom i zwierzęta. I poprosisz pana Williamsa o rękę jego córki. Ech, tak dobrzy z was ludzie, więc pozwólcie, że coś wam poradzę. Pilnujcie swego złota dzień i noc, bo mam przeczucie, że czai się kilku oszustów, którzy mają chrapkę na cudze złoto. O! Tak, żegnam i powodzenia. Dzięki, żegnaj. Dzięki. Sprawdźmy. Zgaszę ogień. Każdy z nas ma ponad 10 tysięcy dolarów. Mniej więcej tyle. Ładnie, prawda, Pete? O tak. Racja. Pora wracać do domu. Dobrze, Pete, ale bardzośmy się ze sobą zżyli, przyjacielu. Pakujmy się. Tak. Co się stało? Wstawaj, szybko! Jakiś człowiek przestawia nam kołki na działkach! Co? Już ja mu pokażę! Witam panów! Napijecie się gorącej kawy? Te działki są nasze! Wbij pan te kołki tak, jak stały! Mówicie, że kradnę? Twierdzicie, że ja przestawiłem kołki? Jesteście świadkami. Oni oskarżają mnie o kradzież ich działek. Nie prędko zapomną o tej lekcji. Sępy, to zła wróżba. O! Teraz.
teraz musicie odzyskać swoje złoto. Słuchajcie, mam pewien plan. Zrobimy zasadzkę na tego oszusta. Wpadnie we własne sidła, więc weźmiecie dorodnego prosiaka. Mądry starzec. Podziwiam go. Zawsze wymyśli coś mądrego. Słuchaj, jego plan jest dobry. Można go szybko wcielić w życie, no nie? Teraz albo nigdy. Jak się macie? Hej, przynosimy podarek. Mały dowód wdzięczności. Chcecie mi podziękować, chłopcy, ale za co? Nic nie rozumiem. Za co mi dziękujecie? Za oddanie nam woreczków złota. Tak, ciężko na nie pracowaliśmy. Na szczęście jeden z waszych ludzi był tak miły i nam je oddał. Dziękujemy. Przynieśliśmy prosiaka. Jest młody i bardzo smaczny. A niech was! Głupcy, wasze worki złota są tam, gdzie je schowałem! To dobrze! Zakopałem worki dla bezpieczeństwa. Ostrożności nigdy za wiele. Proszę, weźcie je. Tutaj są wasze worki. To jest nasze złoto. Hej! Czy oni zasłużyli na pieczone prosie? Nie! Wcale, ale my tak! Zjedzmy go! O, wspaniale! Człowiek może się odpocząć. Nie popracuje. Rozładujemy teraz mój statek. Jutro do południa powinniśmy skończyć i od razu płyniemy do Nowego Jorku przez Cape Horn i będziemy tam za jakieś 100 dni. Jest miejsce? Mnóstwo. Z Nowego Jorku wielu pasażerów rusza zdobyć fortunę, ale z powrotem mam już niewielu. Jaka cena? Dam panu cenę specjalną. $200. Wypływamy jutro po południu. Bez obaw, wsiądę na pokład. A to już nie będzie nam potrzebne. Możemy spróbować to sprzedać. A wy, poszukiwacze, chcecie kupić sprzęty? Czego wam trzeba? Niczego. Chcemy odsprzedać nasze. Wszystko doskonałe. Zdobyliśmy na tym fortunę. Mogę to odkupić. $5 za całość. Sprzedał pan nam to za $80. To normalna marża handlowa, chłopcze. Właśnie tego mi trzeba do szukania samorodków. Ale jeśli dobrze kalkuluję, to drogo. Mógłbym nawet powiedzieć, że to rozbój w biały dzień. Sprzedamy panu dokładnie to samo. Za ile? $20. Gotówką oczywiście. I co pan na to? Powiem tak, ma pan uczciwą twarz. Wydajmy 20 na jedzenie. 2-3 funciaki i szarlotka do tego. Zdjęcia pamiątki. Podbijam o 200. Ja pasuję. Ja też. Ja też. 3. I 3 dla mnie. $1000. Sprawdzam. 4 asy? Co? Ty podły oszuście! Yeah!
Pierwszorzędne pogrzeby dla obu tych panów. $60 za najpiękniejszy pogrzeb i niezapomniane przeżycia. 200 zostało na stole. Będą wspaniale pochowani. Powodzenia, Pete. Wracaj szczęśliwie. Bywaj, Fred. Bywaj! Żegnaj! Ja też będę już wracał do mego domu. Prawda, kolego? Sami widzieliście, jak wyglądała gorączka złota. Trochę radości, trochę nieszczęścia. Często jeden człowiek kradł drugiemu owoce wieloletniej pracy. Złota szukali subjekci, urzędnicy, szlachcice, nędzarza, a wszystkich łączyło marzenie o fortunie. Oni stworzyli nowy styl życia, nowe społeczeństwo. Nie wszystkich można podziwiać. Byli także źli ludzie. Bandyci, szulerzy. Pan wie, że mam rację. Masz rację, ale czegóż się spodziewać? Jak powiedział mój znakomity przodek, to był bardzo młody kraj. Ustatkowanie się trochę trwa. Tak właśnie było. Kalifornia weszła do Unii w roku 1850, a raptem 10 lat później wybuchła straszna wojna domowa, która zostawiła złe wspomnienia na lata. Wersja polska na zlecenie wydawcy Hipokampus SDI Media Polska. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Dialogi Kamila Klimas-Przybysz. Konsultacja dr Marek Szopski. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Joanna Budniok-Felix i inni. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Śpiewa Monika Wierzbicka.